O, ciemno, a dzisiaj będziemy u nieznanego youtubera Zajca. O, Cześć. cześć, witaj. Zapraszam Witaj, do środka. cześć. Wpadłem zobaczyć, gdzie ciebie jest. Cześć, witaj. Witam. Cześć. Oprowadzisz mnie po swojej chacie? Oczywiście. Dzięki. Zapraszam na salonu. Tu jest twoje miejsce pracy, tak? Tutaj jest moje stanowisko, gdzie robię wszystkie animacje, wszystko, edycję całą i wrzucam na YouTube'a. Powiedz, skąd pomysł u ciebie właśnie, żeby zająć się właśnie tą animacją z gry? Początkowo poznałem YouTube'a, znaczy poznałem animacje poprzez oglądanie na YouTube'ie. W końcu byłem zaciekawiony tworzeniem tych animacji, więc postanowiłem zrobić kilka swoich animacji. Po czym dla zabawy chciałem wrzucić na YouTube'a i sprawdzić, co ludzie powiedzą na ten temat. W końcu byłem zaskoczony, że ludzie oglądają moje animacje, więc postanowiłem, czemu by nie spróbować jeszcze robić takich animacji, jeśli lubią je takie. No, już jest ponad milion stałych widzów, a powiedz, właśnie tu widzę jedną z animacji, ile tak robisz ją, tak przeciętnie, jeśli można powiedzieć, przeciętnie się da robić. Przeciętnie animację potrzebuję przynajmniej miesiąca na całe tworzenie animacji plus edycję, więc to jest bardzo dużo pracy. W szczególności, że samo renderowanie potrzebuje około 12 do 24 godzin, żeby była dobra jakość. Ale to jest na minutę, tak? Tak, to jest na minutę. A czyli filmy, jeżeli mają kilka minut, no to sobie mnożycie i tak wychodzi. Tak, i przez to bardzo dużo zajmuje to czasu, żeby stworzyć taką animację. Do animacji samej potrzebuję Source Makera, w którym animuję całą animację i renderuję. Po skończonej animacji wszystko wrzucam do Sony Vegasa, gdzie edytuję, łączę całą animację w jedną całość, gdzie dodaję muzykę, napisy. No i później renderowanie i wrzucanie na YouTube'a. Byłeś zaskoczony tym, że aż milion ludzi chce to oglądać? Tak. Ale czy mówię, jest stałych widzów, bo oglądają cię miliony tak na całym świecie. Byłem bardzo zaskoczony, że ludzie polubili to, co robię i poznali, że to jest moja prawdziwa pasja, że chcę to wykonywać. Po prostu byli bardzo zaciekawieni kolejnymi animacjami, chcieli zobaczyć następne filmiki, nie mogli się doczekać. Mnie to jeszcze bardziej dzięki temu nakręcało, żeby tworzyć, po prostu inspirowało mnie, że często poświęcam całe dnie, żeby tworzyć kolejne animacje, żeby wymyślać historię bardziej, rozszerzać ją, żeby ludzie jeszcze bardziej ją lubili. Myślisz, że chcesz to robić w przyszłości? Tak, bardzo bym chciał wykonywać. No, to jest rzecz, która nigdy mi się nie znudzi i potrafię ją cały czas wykonywać. Bez żadnego oporu. A to jest mój pupilek, bawi się Rodziuś. Już jest dosyć starszy, cały czas ze mną spędza czas, zawsze jest wierny. Popatrz się tutaj. A przybliż się. Jesteś? O, jesteś, pokaż się do kamery. Jesteś, jesteś. Pokaż. O, jaka ładna mordka. Tutaj kominek, tak, więc jest ciepło dość. Tak. No nie podejdę bliżej, bo się spalę. Tutaj następne zwierzęta. Tak, jest papuga mojej siostry, nazywa się Arturek. A mówi potrafi coś? Mówić. Tak, potrafi mówić. Nawet do 30 słów. A tutaj następne klatki. Tak. Tutaj mamy lotopałanki. Tylko schowane chyba. Schowane niestety, bo są nocne i często tylko nocą wychodzą. Bardzo rzadko w dzień. Tylko jakbym potrzebował coś zjeść. A tutaj w tym drugim co jest? Jest myszoskoczek. Myszoskoczek, ale też śpi tak, chyba. Tak. No niestety trafiliśmy o tej porze, że śpią te. Tak, ale akurat jego można kusić, to powinno zostawić główkę. Chodź tutaj. O, jest główka. Jest. Widzicie, jest tam coś się rusza. O, jest. O, drugi przyszedł właśnie pies. Tak, to jest papilon, nazywa się Bela. No pokaż się. Wesoła, aktywna często bardzo. Więc dwa psy są, tu jest jeden. Jedna morda, tu jest druga. A, tu jeszcze jeden jest, tak? Tak, Amadyna. Wspaniała. Jeszcze jeden, ruszasz się. Potrafi śpiewać, ale cicho. To idziemy dalej, tak? Tak. Teraz proponuję mój pokój, gdzie planuję też moją przyszłość. A, tak. O, całe poddasze jest, tak? Tak. O, jeszcze nowe ptaki. Tak. To jest moja papuga, Aleksandreta Obrożna. Na imię Alex. Cześć. Olek. Cześć, Olek. To jest twój pokój, tak, dobrze. Skromnie, ale fajnie. Tak. Wszystko, co potrzebuję, jest tutaj. A tutaj co, wejście dla psa? Tak, wejście dla psa. Tutaj często jest stoliczek, w którym właśnie często mam przelewa moje inspiracje na kartkę, które po prostu tworzę. Często tutaj na przykład robię własne obrazki do filmiku, które później dzięki temu wymyślam. Często inspiruję się po prostu obrazkiem. A te funkcje podwójnego konta właśnie, ty studiujesz teraz, widzę chyba jakiś dziwny kierunek. Tak, chodzę do technikum na technika mechatronika. A, i to te wszystkie wzory stąd, tak? Tak, tak.
A przydaje się to coś w ogóle do tych animacji, czy to są zupełnie inne dziedziny? No to zupełnie inne dziedziny. Zupełnie inne dziedziny, które już w mniejszym stopniu mnie interesują. Teraz przede wszystkim animacja. Tutaj mam pamiątkę z PGA, gdzie pierwszy raz byłem jako zaproszony jako youtuber. A poznają cię w ogóle tak ludzie? Czy na razie jesteś pierwszy raz, że tak znaczy, się pokażę? Spotkałem już paru fanów, nawet raz zdarzyła się taka pewna sytuacja, że kiedy wracałem do domu, spotkałem, że na trawniku znalazłem prezent, gdzie jakiś anonimowy fan zostawił dla mnie prezent, czekoladę i misia. Byłem bardzo wdzięczny, ale bardzo mi było żal, że nie mogłem mu podziękować za to. Tutaj mamy pamiątki z moich wycieczek we Włoszech. Kula jest. Spoko, piesek tam, spoko. Tutaj mój kącik taki po części gamingowy, a po części też fanowski, bo jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen. A, i cała seria Gwiezdnych Wojen. Tak. To dzięki Zajsu za oprowadzenie. Nie ma za co. Fajna chata i powodzenia w animacjach. Dziękuję bardzo. Kolejnych milionów. Dzięki. Dziękuję.